Panowie, prosiłem, weźcie te rury, bo się coś wypierdoli. Dowiedziałem się, że Leszek Dawid zaczyna kręcić i ubłagałem moją agentkę, żeby pogadać z Leszkiem, że może by mnie tam gdzieś wcisnąć, bo ta muzyka jest bliska memu sercu. Wiem, że jestem za stary, żeby zagrać w którąś z tych postaci głównych, ale cokolwiek, okładkę na płytę albo stołek, albo cokolwiek, jeśli dalej będzie zagrać, to będę bardzo szczęśliwy. Są wasze identyfikatory. Chodzicie zaraz po Bytomianka. Gracie z 5 kawałków, góra 20 minut. Żadnych bisów. Pan Sobański was zapowie. Nie pamiętam, który to był rok, jakoś końcówka 90. lat. Z moim starszym kolegą w Teatrze Dramatycznym robiliśmy sobie takie w cudzysłowie bitwy małe i on mówił Mickiewicza czy Słowackiego, a ja mówiłem Paktofonikę albo Kaliber i to było super. A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć? Potęga tego hip-hopu, który wtedy powstawał, była w tym, że było to strasznie autentyczne i takie z potrzeby serca, a nie dla pieniędzy, dla sławy, dla bycia znanym, dla wszystkich takich rzeczy, które teraz trochę biorą górę nad tym, co jest najważniejsze. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno? Jak patrzyłem na nich w czasie zdjęć, bałem się, że tak bardzo chcieli być w tamtym świecie, że będzie im ciężko wrócić do tego świata normalnego. To widać na ekranie i czuć, że chłopcy się nie oszczędzają, dając sobie wszystko. Przecież bym cię zabił, idioto! To co teraz będzie? Kicha, kurwa, będzie! Nienawidzę cię. Dzień dobry, nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam wszystkich do kin na film Jesteś Bogiem.